Teatralna grupa Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działająca pod kierunkiem koordynatorki Marii Bany, zaprosiła na premierę spektaklu zatytułowanego Cnoty niewieście. Reżyserem i autorem scenariusza tej komediowej sztuki jest Piotr Weńc. Grupa teatralna Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w tym roku obchodzi jubileusz 5-lecia działalności artystycznej. Ma na swoim koncie kilka spektakli, także sukcesy na przeglądach form teatralnych. Są to nagrody czy wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. W roku jubileuszowym grupa ze swoim reżyserem Piotrem Weńcem jest bardzo aktywna. Niedawno w sali Centrum Kultury i Sztuki można było zobaczyć widowisko teatralno-muzyczne, które było zwieńczeniem projektu zatytułowanego Każdy odczuwa ją inaczej. Projekt był wielowątkowy i miał międzypokoleniowy charakter. Zwieńczeniem jubileuszowego sezonu była premiera komediowej sztuki zatytułowanej Cnoty niewieście. O spektaklu mówi autor scenariusza i reżyser Piotr Weńc. Dom Cnót Niewieścich to dom, w którym mieszkają Lole wraz z Mamasitą i z Mamą. No i tam drogie Lole pokazują, w jaki sposób indywidualnie się różnią. Są nowoczesne, wykształcone, mają swoje zdanie, potrafią powiedzieć na każdy temat. No ale oczywiście, jak to w życiu bywa, mimo że jest ten girl power, bywa tak, że jest ta Mamasita, która czuwa nad nimi i troszeczkę ich tam pilnuje. Ale one sobie też radzą bardzo dobrze ze swoimi seniorkami domu. Opowiadamy o swoich wrażeniach, o tematyce, co to jest cnota niewieścia. Każdy z nas ma różne podejście, każdy z nas jest inny w charakterze i każdy to odczuwa po swojemu, aczkolwiek nie jest to wulgaryzm. Jest to bardzo delikatna komedyjka. Mamy już za sobą 6 spektakli i 5 lat. I ten spektakl jest na 5-lecie naszej działalności teatralnej, grupy teatralnej. Pragniemy i tak jak i wszystkie inne, bierzemy udział w ogólnopolskich przeglądach teatrów małych form. I również z tym spektaklem wyjedziemy do Oświęcimia, jeżeli tylko nam warunki pozwolą na to. Zespół tworzy 15 osób, 14 aktorek i jeden mężczyzna, który w Domu Cnót Niewieścich brawurowo odegrał rolę kobiecą. To jest cały czas zabawa, ale my tą zabawę udoskonalamy jakby w profesjonalizm. Czyli to się przerodziło, można powiedzieć, w pasję? W pasję i to jeszcze jaką. No. Inaczej byśmy tego nie robili. Tym bardziej, że mamy dobrego reżysera, który nami tak dyrygujesz, tak powiem, tak? Od podstaw. Pracujesz z tą grupą amatorów przecież już od 5 lat. Wydaje się, że na początku to była tylko forma zabawy i takiej pobudzenia aktywności. Czy to tak właśnie jest, że to jest zabawa i aktywność? To znaczy, kiedy pracuję nad spektaklem, to nigdy nie jest zabawa, bynajmniej dla mnie, ponieważ staram się wyciągnąć z aktorów, czy to są amatorzy, czy nie, jak najwięcej, żeby dali siebie, po prostu całych siebie, bo to jest najważniejsze, żeby mogli przekazać swój talent, który tam gdzieś głęboko tkwi.